Zipaquirá leży niecałe 50 km od Bogoty i liczy 125 tysięcy mieszkańców. Nad miastem wznosi się wielka góra soli, którą wydobywa się tu już od 2,5 tysiąca lat. Kopalnia soli funkcjonuje do dziś. Udostępniono w niej dwa poziomy podziemi dla turystów. Jest tu solna katedra oddana do użytku w 1995 roku. Służy ona wiernym jako świątynia, ale jest przede wszystkim obiektem turystycznym, uważanym za jeden z 7 cudów Kolumbii i jedną z największych atrakcji turystycznych tego kraju. Do kopalni prowadzi sztolnia wykuta w zboczu góry. Wzdłuż chodnika prowadzącego do katedry znajduje się 14 komór, w których rozmieszczono stacje drogi krzyżowej. W każdej z nich znajduje się wyciosany w soli krzyż oraz solne klęczniki. Krzyż symbolizuje Chrystusa, a kaplice różnią się aranżacją solnego wnętrza. W ostatniej komorze nie ma krzyża, gdyż Chrystus został złożony do grobu. Główna nawa katedry, zwana nawą życia, ma 18 metrów wysokości i 75 metrów długości. Wyrzeźbiony z soli krzyż ma 16 metrów wysokości. W tym podziemnym kompleksie jest także kaplica poświęcona Matce Boskiej. Znajduje się w niej między innymi obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Boczna prawa nawa z kaskadą skrystalizowanej soli jest nawą narodzenia i chrztu. Krzyż w nawie głównej. Lewa nawa boczna jest nawą śmierci i zmartwychwstania. Tafla wody podziemnego jeziorka jako doskonałe lustro. Nie może zabraknąć strefy handlowej, jak wszędzie w takich obiektach. Stare centrum Zipaquirá dzięki swej kolonialnej architekturze jest atrakcją turystyczną. Plac Niepodległości i kościół Matki Boskiej Bolesnej. W oddali widać hałdę z kopalni soli. Plaza de los Comuneros, centralny plac miasta. Znajduje się tu katedra pod wezwaniem Świętej Trójcy, konsekrowana w 1916 roku. Jej budowa została rozpoczęta w 1805 roku i trwała 111 lat. Przy placu są też liczące prawie 300 lat malownicze domki z balkonami w hiszpańskim stylu kolonialnym.